Książka licząca ponad 220 stron ma stanowić nie tylko ciekawostkę dla miłośników lokalnych dziejów, ale i pomocniczy materiał do edukacji regionalnej. Jest bogato ilustrowana grafikami Wita Pichurskiego, Zbigniewa Garbowskiego i Roberta Urbanowskiego. Zawiera 200 legend podanych według podziału na gminy, a w przypadku Raciborza także na dzielnice, opatrzonych niezbędnym komentarzem naukowym. Mowa o podaniach związanych z raciborskimi kościołami, zatopionymi miastami, zamkiem, tajemniczym przejściem pod Odrą i cudownymi właściwościami kolumny maryjnej na rynku. Nie zabrakło też historii o duchach, czarownicach, strzygach, utopcach, diopłach i zmorach. Zebrałam je dzięki życzliwości starszych mieszkańców naszego powiatu. Nawiązuje również do przedwojennej antologii legend w języku niemieckim autorstwa Jerzego Hykla. Książka jest adresowana nie tyle do dorosłych Raciborzan, ale przede wszystkim do młodzieży, która w ramach ścieżek edukacyjnych w szkole, czy to podstawowej, czy gimnazjalnej, zapoznaje się na lekcjach z wątkami legendarnymi i podaniowymi. Egzemplarz książki kosztuje jedyne 25 zł. Publikacja jest dostępna w raciborskich księgarniach i bibliotekach.